Witam wszystkich po krótkiej przerwie na kanale Everyday Hero, którego celem jest zrobić z nas wszystkich lepszych ludzi, także ze mnie, a może przede wszystkim ze mnie. Chwilę mnie tu nie było, to prawda, ale absolutnie nie obijałem się, tylko ciężko pracowałem nad niezwykle ważnym dla mnie projektem, który jest w pewnym sensie ukoronowaniem wszystkiego tego, co zrobiłem w internecie przez ostatnie kilka lat i mojego aktywizmu prozwierzęcego. I oczywiście, gdy tylko będę mógł, to powiem o tym więcej, powiem, na czym to polegało, jak to wyglądało i z czym się wiązało. I osoby, które mnie wspierają na Patronite, wiedzą o tym już od mniej więcej 2 lat, może nawet dłużej. I bardzo mnie w tej pracy wspierały, za co ogromnie im dziękuję. Ale najważniejsze. Ogromnie stęskniłem się za nagrywaniem i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo mi tego brakowało. Bardzo się cieszę, że mogę znowu wrócić do nagrywania w pełni regularnego. I ogólnie jest tak, że teraz będzie tego dużo więcej. Dużo więcej niż wcześniej. Prawdopodobnie także w nowej formie, prawdopodobnie, czego bym chciał, będzie więcej interakcji z innymi osobami i być może, jeśli oczywiście też będziecie chcieli, będą też nagrania na żywo, które swoją drogą bardzo chciałbym wprowadzić. Więc ogólnie rzecz biorąc, z pewnością nie będziemy się nudzić. Ale żeby już nie wracać do przeszłości i zbytnio nie skupiać się na tym, co będzie, skupmy się na tym, co mamy do zrobienia w najbliższych kilku dniach, może nawet 2 tygodniach. Przez ostatnie 2 miesiące, gdy kończyłem pracę nad projektem, o którym już wspominałem, pojawiło się kilka tematów, które przyciągnęły moją uwagę i o których, uważam, powinniśmy porozmawiać. Nie na zasadzie, że ja powiem, że coś jest nie tak i jak to powinno być zrobione inaczej, ale na zasadzie, że wspólnie powinniśmy zastanowić się, czy to rzeczywiście najlepsza forma mówienia o rzeczach dla nas ważnych, o wartościach, które są nam bliskie i tak dalej. Więc dzisiaj i w kolejnych dniach trochę o tym będzie. I trochę o tym będziemy właśnie rozmawiać. Odkopię kwestię sprzed kilku tygodni albo kilku dni. Gdy uda nam się dojść do spraw bieżących, to będzie idealnie i na nich będziemy się skupiać w kolejnych nagraniach. Część z rzeczy, które będę omawiał, miały miejsce na Twitterze. Bo jak pracowałem przez ostatnie dni, to było to jedno z nielicznych miejsc, na które wchodziłem, by poczytać, co się dzieje. Oprócz takiego standardowego przeglądu prasy online, które robię codziennie, każdego dnia. I raczej czytałem niż pisałem, ale jeśli chcecie mnie obserwować na Twitterze, to bardzo gorąco do tego zapraszam, bo teraz będę dużo bardziej aktywny. Przy okazji myślę, że warto powiedzieć, że jest to miejsce, w którym można znaleźć naprawdę bardzo dużo materiałów do analizy. Jest tam też bardzo dużo okazji do wchodzenia w interakcje z osobami, które robią wiele dobrego, albo mogą wiele dobrego robić, a także z tymi, którzy tak naprawdę są szkodliwi dla współczesnej debaty. Przy okazji jest to też miejsce, w którym można bardzo łatwo wyjść ze swojej bańki i wystawić się na opinię osób spoza naszych baniek. Nie dlatego, żeby poczuć się lepiej i stwierdzić, haha, ale opowiadają głupoty, ja mam rację i tak dalej. Tylko by naprawdę sprawdzić, co te osoby myślą, ale przede wszystkim, jakie mają motywacje, jakby czym się kierują i z czego wynikają ich poglądy. Dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć takie osoby, co w konsekwencji pomoże nam dobierać skuteczniejsze formy komunikacji czy promocji ważnych dla nas wartości, co jest moim zdaniem niezwykle ważne. Oczywiście nie zawsze to działa, bo Twitter to, powiedzmy sobie szczerze, specyficzne miejsce i bardzo łatwo jest stracić taki pierwotny entuzjazm, gdy zobaczy się niektóre radykalne jednostki czy osoby, które się tam wypowiadają, i czasami niechętnie wchodzi się, czy te osoby na przykład niechętnie wchodzą w konstruktywny dialog. I tyczy się to absolutnie każdej możliwej strony debaty politycznej.
ale i tak uważam, że warto. Okej, gdy to już sobie wyjaśniliśmy, wydaje mi się, że czas przejść do meritum. Dziś chciałbym rzucić okiem na trzy przykłady pewnych różniących się co prawda od siebie, ale nadal u podstaw bardzo podobnych form argumentowania czy wypowiadania własnego zdania. I będą to przykłady z tak zwanej lewicowej bańki. I używam tego jako dosyć luźnego określenia, bo jak tylko wejdziecie w tak zwaną lewicową bańkę na Twitterze, to szybko przekonacie się, że każdy w niej obecny ma jej inną definicję. I niemal każda osoba w tej bańce czuje się bardzo swobodnie w decydowaniu, kto na posiadanie tak zwanej karty lewaka zasługuje, a kto nie. Często przy okazji otrzymując, czy nadając tej osobie miano przebrzydłego lipka, co jest taką formą największej niemal obrazy, jaką można otrzymać w lewicowej bańce. No i więc wiecie, jak się tam znajdziecie, to nie mówcie, że nie mówiłem, że Twitter to specyficzne miejsce. Jeszcze jedna rzecz. Zanim przejdziemy do przykładów, możecie się zastanawiać, dlaczego będę poddawał, mam nadzieję, słusznej krytyce wypowiedzi osób z bańki lewicowej, z którą w wielu kwestiach, które także tych omówionych dzisiaj, jest mi bardzo po drodze. I odpowiedź jest prosta. Dlatego, że są to tematy ważne, że mowa tutaj o wartościach, które są także mi bliskie. I z tego względu uważam, że tym bardziej powinniśmy skupić się na tym, by mówić o nich w jak najbardziej rzeczowy sposób, a także zwracać uwagę na błędy, gdy takie się pojawiają, by w pewien sposób zminimalizować ich ilość i sprawić, by nasz przekaz był bardziej efektywny. Dlatego więc będę o tym mówił, bo mi po prostu zależy. Chociaż i tak zakładam, że przez część osób zostanę wyzwany od przebrzydłego lipka, ale cóż, takie życie. Okej. Rzućmy okiem na przykłady. To jest najważniejsze. Artur Dziambor, poseł Konfederacji, wrzucił posta, w którym napisał, że odinstalował Ubera po tym, jak zobaczył, że Uber weryfikuje, czy ktoś ma maseczkę poprzez zrobienie sobie zdjęcia. No i teraz tak. Można do tego podejść na różne sposoby. Oczywiście pierwszym byłoby spuszczenie zasłony milczenia, bo co obchodzi mnie, że jakiś typ odinstalował sobie apkę. No ale trzeba przyznać, że to nie jest jakiś tak zwany randomowy typ, tylko ostatecznie poseł na Sejm, który ma wpływ, czy którego opinie mają wpływ na wiele osób. I co w takim momencie jest warte krytyki? Uważam, że zdecydowanie warte krytyki jest podejście pana Dziambora, jak i całej Konfederacji do zasad bezpieczeństwa związanych z wiadomo jakim tematem. Na czym jednak skupiły się niektóre osoby? Na przykład na kwestii wolnego rynku. I teraz tak. Nie nagrywam tego, by roztrząsać za i przeciw wolnego rynku, bo zwyczajnie nie mam wystarczającej wiedzy, by to robić. I zresztą to też nie jest nagranie po to, żeby ten temat był i żebyśmy się nim zajmowali. Ale w tym przypadku, nawet jakbym miał taką wiedzę, wydaje mi się, że byłoby to nieuzasadnione, bo nie o wolny rynek chodzi, ale o skrajnie nietrafiony argument. I tak na przykład możemy przeczytać. Regulamin korzystania z usług prywatnej korporacji to zbyt wiele dla wolnorynkowca. I taki wpis otrzymał ponad 1500 polubień. Dodatkowo na dole możemy przeczytać komentarz. Generalnie wolnorynkowcy mają spory problem z wolnym rynkiem i przede wszystkim z regulaminami usług XD. Też jest tak, że Maja Staśko wrzuciła ten sam post posła Dziambora i skomentowała kwestię, bardzo słusznie zresztą, kwestie związane z bezpieczeństwem. Ale w komentarzach najbardziej lajkowany jest wpis, który brzmi:
Konfederaci be like. Chcemy wolnego rynku. Prywatna firma robi coś po swojemu. Konfederaci, o nie, jak możecie mi coś narzucać. A poważnie, to śmieszne, że nie są konsekwentni nawet we własnych poglądach. I z tym mam mały problem. Bo wydaje mi się, że to trochę takie strzelanie na oślep. Nie lubimy Konfederacji, więc nie zagłębiając się zbytnio w sens tego, co robią, atakujemy zupełnie nie bacząc na konsekwencje, które moim zdaniem istnieją. Bo obojętnie i naprawdę obojętnie, jakie macie podejście do wolnego rynku, w tym przykładzie Artur Dziambor nie sprzeciwił się działaniu wolnego rynku. Nie zaprzeczył swoim poglądom. Nie wykazał się niekonsekwencją, ale wręcz przeciwnie, wykorzystał to, co uważa za zaletę wolnego rynku. Czyli jeśli jakaś usługa mi nie odpowiada, czy jeśli polityka danej firmy nie jest mi bliska, mogę swobodnie zrezygnować z usług takiej firmy, na przykład na rzecz innej, a także mogę publicznie wyrazić dezaprobatę do konkretnych działań tej firmy. Na przykład licząc, że zmieni ona swoją politykę albo że zachęcę inne osoby do bojkotu. To przykłady, oczywiście może być ich więcej. Tym samym wpis posła Dziambora to w zasadzie kwintesencja wolnego rynku. I w tym przypadku pisząc, że haha, Konfederata sam się zaorał, nie jest konsekwentny we własnych poglądach, czy że wystarczy, że zderzy się z wolnym rynkiem i już przestaje być wolnorynkowcem, jest nie tylko nietrafione, ale jest zupełnie błędne. Jeśli zaś chodzi o konsekwencje takiego działania, to wydaje mi się, że sprawa jest prosta. Czym więcej takich wypowiedzi typu Czym więcej takich wypowiedzi, tym więcej przekonania, że niektóre osoby w bańce lewicowej, a wiemy też bardzo dobrze, że często takie szufladkowanie przenosi się na wszystkie inne osoby w danej bańce. Może to nawet być mniejszość, która wyraża takie poglądy, ale niestety tak działa ludzki umysł. Nie mają pojęcia, że te osoby nie mają pojęcia o podstawach i najprostszych definicjach z zakresu ekonomii czy polityki gospodarczej. Bo jeśli popełniamy błąd przy najbardziej oczywistych założeniach związanych z wolnym rynkiem, to w jaki sposób ktoś ma nas poważnie traktować, gdy mowa o innych kwestiach, w których możemy mieć rację i o których warto mówić, nawet jeśli nie są związane z ekonomią. Drugi przykład podobnej formy argumentacji, czyli strzelania na oślep, ale w innym temacie, możemy znaleźć tutaj. Joanna Schering-Wielgus wrzuciła film, który podpisała homofobia w wydaniu posła z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Jak wiadomo, homofobia to jest duży problem, który biorę bardzo na poważnie i w kwestii którego skuteczność przekazu może mieć znaczący wpływ na dobrobyt i bezpieczeństwo wielu osób. Więc zdecydowanie warto robić to jak najlepiej. I sprawdźmy, jak wygląda homofobia w wydaniu posła Janusza Kowalskiego. Robi tak dużo złego dla majestatu Rzeczpospolitej niż Krzysztof Śmiszek i jego partner, pan Robert Biedroń, który na forum Unii Europejskiej cały czas atakujecie Rzeczpospolitą. Niech pan w końcu przestanie atakować Rzeczpospolitą. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja nie będę... To była cała wypowiedź pana Janusza Kowalskiego i teraz tak, ja przesłuchałem ten film kilkukrotnie. W zasadzie wypowiedź pana Kowalskiego, który swoją drogą hańbi nazwisko Kowalski, dotyczyła jego subiektywnej opinii na temat pracy pana Krzysztofa Śmiszka i Roberta Biedronia. Tyle. Nie wchodzę tutaj w szczegóły, czy ta opinia jest usprawiedliwiona, czy też nie. To temat, z którym można by polemizować, wrzucając to nagranie. Tak jak w przypadku Dziambora. Można było polemizować z tym, że normalizuje porzucanie norm bezpieczeństwa w transporcie. Jeśli patrzyliśmy na to, co wrzucił. Z czym jednak nie można polemizować, i to moje zdanie, to z faktem, że była to homofobiczna wypowiedź. I nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię, że Janusz Kowalski
nie jest homofobem, bo wszystko wskazuje, wszystko tak samo w niebie, jak i na ziemi wskazuje, że homofobem jest i to całkiem sporym. Ale w tej konkretnej wypowiedzi homofobii trudno się dopatrzeć. Samo skrytykowanie działań osoby homoseksualnej, działań, które z homoseksualnością nie mają nic wspólnego, moim zdaniem nie jest homofobią. To tak jakbym powiedział, że LeBron James słabo gra w koszykówkę. Nie czyniłoby to z tej wypowiedzi rasistowskiej. Jedynie błędno. Albo jakbym powiedział, że Barbara Nowak jest fatalną kuratorką oświaty. Nie oznaczałoby to, że ta wypowiedź jest mizoginistyczna czy seksistowska, tylko że jest to wypowiedź w tym przypadku prawdziwa. I teraz tak, chociaż subiektywna, więc może nie do końca prawdziwa. I teraz tak, moim zdaniem ogromnym zagrożeniem jest stosowanie takiej argumentacji, czyli używanie pałki z napisem homofobia w sytuacjach, w której trudno się jej dopatrzeć. Dlaczego tak jest? Pewnie część z was zna bajkę Ezopa, która nazywa się Chłopiec, który wołał o pomoc. W skrócie jest to historyjka chłopcu, który się nudził i który wpadł na pomysł, że będzie krzyczał, że wilk porywa owce. I gdy zbiegali się zaalarmowani chłopi, to ten chłopiec, który wołał, śmiał się i dobrze bawił, bo ludzie przybiegali, a tak naprawdę nic się nie działo. I powtórzył to kilkukrotnie, aż tak naprawdę przestano mu wierzyć. A gdy w końcu wilk przyszedł i zaczął zabierać te owce, i chłopiec krzyczał, że pojawił się wilk, zabiera chłopce, to nikt mu nie wierzył i nikt nie przybiegł, żeby te owce ratować. I podobnie, jakkolwiek dziwnie brzmi ta historyjka w kontekście, o którym teraz mówię, podobnie może być w przypadku słusznej zresztą walki z homofobią. Jeśli będziemy nazywać rzeczy, w których nie ma nic homofobicznego, homofobią, to czym częściej będziemy to robić, tym mniej ludzi zaufa nam, gdy krytykować będziemy prawdziwą homofobię. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na przykłady, to co było homofobiczne, to gdy na przykład pół Sejmu, jakieś kilka lat temu, śmiało się, a w zasadzie rechotało jak takie pijane wujki na imieninach, gdy Robert Biedroń użył sformułowania cios poniżej pasa, bo wiecie, hehe, gej, poniżej pasa, śmieszne. No i takie coś, taki śmiech, zasługuje na krytykę, bo oczywistym jest, że jeśli zrobiłaby to osoba heteroseksualna, wypowiedziała te słowa, to nikt by nawet nie zwrócił na to uwagę, bo co jest zresztą całkiem logiczne, bo to sformułowanie nie ma żadnego związku z seksualnością. Ale że zrobiła to osoba homoseksualna, wyautowana, no to nagle wszystko się stało dla tych osób śmieszne. Więc ponownie. Pana Janusza Kowalskiego można krytykować na tysiące różnych sposobów i za tysiące jego wypowiedzi także homofobicznych. Ale czy w tym przypadku warto było wyciągać homofobię, czy być może przez to nadużycie? Przez to, w jaki sposób posłanka zareagowała, czy napisała, może to być ostatecznie szkodliwe dla osób LGBT? Moim zdaniem może być. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie, bo oczywiście dopuszczam myśl, że to ja mogę się mylić w tym przypadku i że wcale to nie jest żaden problem. Na koniec Maja Staśko. Oczywiście nie jako osoba, tylko jako jeden wpis. I chcę, żeby to było jasne, bo w dzisiejszym nagraniu krytykuję pewne postawy, pewne konkretne argumenty czy specyficzny tok rozumowania, a nie konkretne osoby. Chociażby w przypadku Maji Staśko uważam, że robi ona naprawdę ogromnie, bardzo wiele wartościowych rzeczy. Porusza tematy, które są niezwykle trudne i pomaga też osobom, które dotknęły naprawdę wielkie tragedie, więc za to wszystko mam do niej wiele szacunku. Między innymi też, zresztą, chciałbym zwrócić uwagę na to, że gdy używa strzelania na oślep, jak ja to nazywam, chciałbym na to zwrócić uwagę nie dlatego, by wyśmiać czy pokazać Maję w złym świetle, ale dlatego, że jej praca jest niezwykle ważna. Więc uważam, że
warto zwracać uwagę na wpadki, by w przyszłości być może skuteczniej działać i by osoby, które potencjalnie mogły ją wspierać, niepotrzebnie się nie zniechęcały. By jednak zrozumieć, o co chodzi w tym wpisie, który tutaj widzicie, musimy nakreślić szerszy kontekst tej sytuacji. Nie tak dawno temu Konfederacja, najprawdopodobniej dumna z siebie, wrzuciła film, w którym sympatyczka tej partii mówi, czemu ją wspiera. Była wtedy duża burza na Twitterze z tego powodu i Konfederacja ostatecznie usunęła ten post, ale w internecie nic nie ginie i chociażby na profilu Koroluka nadal możemy go oglądać. Sprawdźmy więc, co sympatyczka Konfederacji powiedziała. Pytanie, dlaczego popieram Konfederację? Popieram dlatego, że przede wszystkim jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy nie radzą sobie albo nie chce im się po prostu. Jestem przeciwko bandzie czworga, która od upadku komuny i dłużej rządzi w Polsce. Są to ludzie skorumpowani, niekompetentni, obrzydliwi i są to czorty. Konfederacja to jest drużyna mega młodych, sympatycznych facetów, nie tylko facetów, bo są to świetne babki z wielkim entuzjazmem, z pomysłem na Polskę, świetnym pomysłem na gospodarkę, na życie społeczne, bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT. Nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są, a tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność. Ja im może za dużo mówię, no ale tak jest. Oczywiście chyba nie muszę nikomu mówić, co jest nie tak w tym nagraniu i słowach, które tam padły. Zresztą mam w planach jeszcze wrócić do tego, więc nie będę marnował na to czasu, żeby się skupiać wyłącznie na tym nagraniu. I oczywiście afera wybuchła, słusznie, ale pojawiły się między innymi takie wpisy, jak tutaj galopujący major, który jest komentatorem krytyki politycznej i blogerem, wrzucił zdjęcie z profilu Kuby Wojewódzkiego, na którym Kuba Wojewódzki jest z bohaterką tego filmu i napisał: ojej, Samuela Górska jest przyjaciółką Kuby Wojewódzkiego. Antysemici tylko na podkarpackiej wsi, a nie u nas w lipkowo uśmiechniętej Polsce. Ten wpis udostępniła u siebie Maja Staśko i napisała: miałam rację. To nie tylko seksistowski buc, ale gość udający liberała dla zysków. Łącznie te wpisy zebrały ponad 1000 pozytywnych reakcji, a widziałem też w innych miejscach, że ten temat się przewijał, dlatego uważam, że warto rzucić na niego okiem i chciałbym wyjaśnić, dlaczego mam z tym problem. Po pierwsze dlatego, że co powinno być moim zdaniem oczywiste dla kogokolwiek podchodzącego na chłodno do tego tematu, że sam fakt bycia na zdjęciu z kimś innym nie oznacza, że a, że się z tą osobą przyjaźni, b, że dzieli z nią określone poglądy, czy nie wiem, jakiś światopogląd. A w tym przypadku tego zdjęcia należałoby dodać jeszcze c, czyli fakt, że to zdjęcie jest sprzed bodajże 2 lat, Więc można założyć, że Wojewódzki mógł nie być świadom poglądów pani Górskiej, albo nawet, że wtedy jeszcze takich nie miała, bo różnie bywa. Po drugie, najbardziej mnie frapuje w takich postach to, że wystarczy kilkanaście sekund w zasadzie, by dowiedzieć się, jaki był kontekst tego zdjęcia. I tak możemy przeczytać po w sumie 30-sekundowym researchu w Google: byliśmy razem na lodach, które reklamuje Kuba, więc to było zdjęcie tylko na potrzeby kampanii. Z Kubą jedyne, co mamy wspólnego, to 2 godziny zdjęć. Jest bardzo sympatyczny, profesjonalny, nic nas nie łączy, nic nas nigdy nie łączyło. Raz, dwa i mamy całą zagadkę rozstrzygniętą. W takim kontekście pisanie tekstów, które brzmią jakby nakryto Kubę Wojewódzkiego na krojeniu w lesie tortu z wafelkami w kształcie swastyki, jest moim zdaniem nieco absurdalne i moim zdaniem szkodliwe. I teraz ponownie. Wydaje mi się, że jest to kwestia, którą trzeba w to powtarzać, żeby przekaz tego nagrania był jasny. Kubę Wojewódzkiego można krytykować za masę różnych rzeczy i z pewnością wiele jego wypowiedzi czy poglądów jest wartych mocnej krytyki.
uważam, że nie ma co do tego wątpliwości. Jednak strzelanie na ośle i sugerowanie istnienia rzeczy, które nie istnieją, dorabiania historii, którą obalić można w 30 sekund i traktowanie takich wymyślonych powiązań jako dowodów na uprzednio przybraną tezę w stylu ha, miałam rację, patrzcie. Uważam, że to tak naprawdę oddala nas jedynie od możliwości skutecznego radzenia sobie z danym problemem. Bo spójrzcie, jak w ten sposób oddaje się część swojej wiarygodności. Ktoś może zwrócić uwagę, że okej, teraz mówisz o jakiejś sytuacji, która wydaje się być bardzo ważna, ale wcześniej oczerniałaś jakąś osobę bez jakichkolwiek dowodów. Dlaczego więc mam w tym momencie wierzyć, że rzetelnie przedstawiasz daną sytuację? Dlatego myślę, że warto pomyśleć, jakie takie zachowanie może nieść szkody, gdy rzeczywiście będziemy chcieli komuś realnie pomóc, ale wcześniej stępiliśmy ostrze naszych argumentów, waląc o kamień, którym było zdjęcie wojewódzkiego reklamującego lody, które w sumie potraktowaliśmy, jakby to było podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow. Ale podsumowując, omawiane dzisiaj przykłady są moim zdaniem szkodliwe na trzy sposoby. Po pierwsze, są w stanie nadwątlić zaufanie do osoby, która posiłkuje się danymi argumentami, przez co z automatu część osób sceptycznie będzie podchodzić także do kwestii, które dana osoba przedstawia rzetelnie i które są ważne. Druga rzecz. Niestety, o czym wspominałem, umysł ludzki tak działa, że lubi szufladkować ludzi, więc jeśli jeden element podzbioru lewaków używa jakiegoś niemądrego argumentu albo wykazuje się podstawową niewiedzą z jakiegoś zakresu, często jest tak, że niektóre osoby przenoszą to na całą grupę. Nie jest to sprawiedliwe, ale niestety tak to działa, więc jeśli zależy nam, by umacniać wartości z bliskiej nam bańki, a nie jest tak, że mamy wyrąbane na to, co inni myślą o innych ludziach, musimy starać się, by nasze indywidualne działania były jak najbardziej solidne, jak najbardziej rzetelne i żebyśmy jak najlepiej przedstawiali sytuację. I po trzecie, moim zdaniem najważniejsze, wymienione przykłady, a chciałbym, żebyście wiedzieli, że to były pojedyncze przykłady, ale nie są one odosobnione. Po prostu musiałem się na czymś skupić, żeby przedstawić te kwestie, ale jest tego dużo więcej i nie tylko na Twitterze. I uważam, że najbardziej tracą na tym osoby, które potencjalnie chcielibyśmy bronić, czy za którymi potencjalnie chcielibyśmy się wstawiać. No więc tak, to wszystko na dziś. Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach na temat przedstawionych tutaj przykładów. Pamiętajcie jednak, by zrobić to w jak najbardziej kulturalny sposób i rzeczowy, w jaki jesteście w stanie. A w kwestiach skutecznej konwersacji, wymiany poglądów i promocji wartości, które są nam wszystkim bliskie, albo przynajmniej mi bliskie, będę mówił jeszcze niejednokrotnie, więc pamiętajcie, żeby obserwować kanał. I widzimy się już naprawdę niebawem. Do zobaczenia.